GTA 5, un pudełecznik. Właśnie przyszło z MUW, właściwie 2 godziny temu. No i trzeba rozciąć taśmy i uwolnić kres opakowania. A, może położę. Ach, nożyczki. Czy będę? O, tam chyba nie ma nic, żeby uszkodzić. Raz, dwa. Jest. Tak mnie interesowało właśnie, czy jest logo wypukłe, ale nie ma jak przy czwórce. To coś świecące. No a tam. Dobra, po polsku jest całe opakowanie. Co dobrze. Teraz tylko jeszcze tasiemkę oryginalną odpakować. Chwila przy. No już powrót. Musiałem zrobić zdjęcie tylko. Chwileczka. Gdzie jest ta tasiemka? Dobra, już wykryłem ją. PS3, 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 PS3. Sru. Dwa. Jest. Jeszcze raz. Bez różnicy w sumie przy tej jakości, bez folii. I otworzyć to. Jest, dobra. Martwiłem się, że nie ma tego całego sterowca, ale jest. Płyta oczywiście też. Mapa dwustronna. Ach, żeby jej nie uszkodzić. Jest. Tutaj na ten sterowiec cały. Aby ściągnąć, pobrać go. Tu już nie będę, albo pokażę jak to wygląda. Tak to wygląda. Tu jest kod, gdzie mój palec. Płytka oczywiście. Co tutaj mamy? Instrukcja jakaś. Obsługa. Bardzo krótko. Może dlatego, że więcej wydali na mapę, bo mapa jest chyba większa. W sensie ta drukowana. Zaraz ją rozłożę i pokażę. O kurde. Dobra, jednak się myliłem. Mapa jest taka sama, ale po polsku jest. Ciekawe, fajnie. Nie wiem, czy to będzie widać. Hrabstwo Blaine. Dobra, czyli jest po polsku. Elegancko. Co to? Stacje metra i ogółem chyba autobusów miejskich. Ale to się nazywa metro też. Jako linie zwykłych autobusów. Paleto. Sandy Shores. Nie wiem jak to się czyta, tego też dobra to nie czytam. No. I zaraz będzie pierwszy let's play.